Nasza produkcja to nie jest rocket science. Część osób może się dziwić, dlaczego chwalimy się produktami medycznymi i nie chodzi o to, że są one jakimś cudem techniki. Czy praca w fabryce może się źle kojarzyć? Nie wydaje mi się, że istnieje taki stereotyp. U nas w administracji pracuje 250 osób i prawie dwa razy tyle na produkcji. Gdyby ludzie w poniedziałek rano mówili sobie: matko, znowu muszę iść do Arjo, nie bylibyśmy teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dużo daje to, co produkujemy. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że produkujemy sprzęt medyczny, który pomaga ludziom na całym świecie. Pracujemy z myślą o nich i tego jestem w 100% pewien. Ponad 200 pracowników jest z nami ponad 10 lat. Mają niesamowite doświadczenie. Przykładem mogą być panie, które na dziale IPC na szwalni przyszywają lamówkę w 15 sekund do garnetu. Ja pewnie za pierwszym razem przyszyłbym sobie lamówkę do palców. Wypłata na czas, dobry socjal, imprezy dla pracowników. To już są, a może i nie, zależy od firmy, jakieś standardy. U nas, dodatkowo, przed godziną 16 jest jeszcze pusty parking. To nie znaczy, że mniej pracujemy. Po prostu dbamy o work-life balance. Pozwalamy się rozwijać. Ja wiem, że mówi to każdy, ale my nie boimy się dawać trudnych zadań osobom z małym doświadczeniem lub studentom. 80% naszych menedżerów to awanse wewnątrz firmy. I są tam również osoby, które zaczynały swoją karierę zawodową razem z Arjo. W Arjo staramy się być wobec siebie fair, rozmawiać szczerze. Nie będę udawał, że wiem więcej o odlewach z aluminium od inżyniera z działu technicznego. Ja kieruję ludźmi, rozmawiam z nimi. To jest właśnie specyfika szwedzkiej kultury pracy. Arjo to firma globalna i właśnie w Szwecji ma swoje korzenie. A my jesteśmy pod Poznaniem, więc żeby poczuć się jak w szwedzkiej firmie, wystarczy przejechać kilka kilometrów. Zresztą możemy po ciebie wpaść, mamy Ariowego busa.